No więc słuchaj, przyszedłem tutaj w takiej sprawie do ciebie. Mam takie ostatnio problemy, powiedzmy, wewnętrzne. Jestem osobą wierzącą, wierzę w Boga, ale mam taki, można powiedzieć, ostatnio kryzys. Od jakiegoś czasu w ogóle się nie modlę do Boga, nie rozmawiam z Nim. Mam tą świadomość, że On jest, że czuwa nade mną, aczkolwiek no nie mogę się przemóc, żeby na przykład z Nim porozmawiać, żeby jakoś tą swoją wiarę no, uzewnętrznić. Co ja mam zrobić teraz, żeby mi się polepszyło duchowo? Co mam zrobić? Jeśli ktoś kiedykolwiek powiedział ci, że jeśli uwierzysz i sprawa jest załatwiona, że nie przyjdą kryzysy, cię okłamał. Przyjdą i będą jeszcze większe. A w tym kryzysie, w którym jesteś, trzeba przypnąć do Boga. Po prostu być. Być z Nim. Pozwól sobie na czas, żeby On mógł sam przyjść do ciebie, do twojego serca i sam zaingerować w ten twój kryzys. No, pozwól. Tak, że przyjdziesz i powiesz tak. Ale jak to zrobić? Przyjść i siedzieć. Przyjść i siedzieć, konkretnie w kościele, bo tam jest obecność tabernakulum. Przyjść, siąść przed tabernakulum i powiedzieć: mam kryzys. Popatrz, ale jestem. Ja nie potrafię z tobą rozmawiać, dlatego jestem i ty rozmawiaj ze mną. I jak będziesz wierny temu przychodzeniu do niego, to on zacznie z tobą rozmawiać w sercu. Idąc dalej, piękna postawa znanej wszystkim nam Matki Teresy z Kalkuty. Ona przez 40 lat miała kryzys, że nie czuła bliskości, ale była. Nawet na Eucharystii nie czuła bliskości, ale była i korzystała z tego sakramentu, ponieważ wiedziała, że on jest obecny i on ją umacnia. Mało tego, każdy dzień rozpoczynała od spotkania z nim przez adorację. I do tej pory siostry nie wyjdą na ulicę pracować, jeśli 2 godziny nie spędzą na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Dlatego, że nie miały wysiłek. I to jest tylko obecność. Obecność przy tym, który może ci dodać sił. Nawet w twoim kryzysie, nawet w twoim braku wiary, jak powiedzieli, nie? Że ty w twojej bezradności. Daj sobie czas. Polecam ci, dobro byłoby, wejdź dziennie, choćby tylko na 15 minut, ale z taką postawą ja już nic nie potrafię. Ty przyjdź. Siądź i siądź. Po prostu siądź sobie i powiedz: ty działaj. Ja wierzę i jestem przekonany, że on zacznie działać. Dlatego, że on wysłuchuje tych, którzy trwają, którzy proszą. Ale powiedz, czemu tak się dzieje? Dlaczego tak jest, że ja straciłem wiarę? Nie straciłeś. Ta wiara w tobie jest. Ale potrzebuje takiego otrzeźwienia, bym powiedział, pobudzenia na nowo. I kryzys ma wzmocnić naszą wiarę, żebyśmy jeszcze bardziej przylgnęli do tego, który nas stworzył. I to nie on jest powodem kryzysu. To nie wolno w ten sposób, tylko powodem kryzysu wiary jest ten, który walczy nieustannie. No, walczy o nas, jest to szatan, diabeł, Lucyfer. On walczy i to on próbuje ci mówić, że Boga nie ma i próbuje cię pogrążyć w kryzysie. To on walczy o ciebie, a w tym wszystkim, żeby wygrać, to trzeba siedzieć przy Bogu, siedzieć przy Nim. Bo tak ci powiem, że mi jest źle z tym, w tym stanie, w którym jestem, źle się czuję, chciałbym to zmienić. Dobrze, i dobrze, że ci jest źle. I dobrze, bardzo dobrze, to jest właśnie piękne, że ci źle. Jak ci jest źle, to znaczy, że twoje serce chce być przy Bogu. Tylko, że twój umysł odmawia posłuszeństwa. I to trzeba spróbować. A przez siedzenie przy Bogu to zacznie spróbować. Przeżywanie kryzysu, choćby tylko przez siedzenie przy Jezusie Eucharystycznym, uzdrawia, umacnia i w końcu przemienia. Daj sobie czas. Daj czas sobie na z powrotem poukładanie i jeszcze i takie świeże przymknięcie na powrót. Każdego dnia jest minuta, że przeżywamy kryzys. Nawet jeśli ktoś myśli, że nie, to przeżyje kryzys. Ważne jest, żeby gdy otworzył oczy, na powrót zaprosił Boga do swojego życia. Każdego dnia ja muszę na nowo się nawrócić i na nowo powiedzieć: tak, Panie, ja chcę z Tobą iść przez życie. No powiem ci, że mnie troszkę podniosłeś na duchu, bo nie myślałem, że to jest takie proste.
Bóg jest prosty. Nie, się nawrócił, ładnie. Bóg jest prosty. To człowiek go komplikuje. Idąc dalej, człowiek dorosły jeszcze bardziej go komplikuje. Patrzmy na dzieci, które są bezbronne, bezgranicznie ufają swoim rodzicom. A im bardziej dorosleją, to tym bardziej ciężej im jest zaufać rodzicom. Buntują się, tak jest z naszym życiem z Bogiem. Bo widzą całe zło tego świata. Tej postaci świata. I się uczą. Tej postaci świata. Uczą się, ale to przeminie. Nasza wiara, nasza ufność, nasza nadzieja nie jest w tej postaci świata. Tylko w świecie, w którym nie ma złości, nie ma wojny, nie ma choroby, nie ma cierpienia. Ja ci powiem, że bardzo chciałbym tak myśleć jak dziecko. Ja też. Dlatego trzeba w kryzysie... Ale jestem niestety pogrążony w tym wszystkim, co mnie otacza. W tym zakłamaniu, które widzę. Ja się tego uczę, a chciałbym się tego wyzbyć, bo mi jest źle. No to przebywaj w kościele. W samotności, ale z Bogiem. Wtedy, kiedy nie ma nikogo czasami, a są takie kościoły, że nie ma nikogo, szkoda. I tam siądź i przebywaj. I On będzie od Ciebie to wszystko zabierał, bo On jest wszechmocny. On jest wszechmocny, może wszystko. On może wszystko. Okay, tylko trzeba chyba mnie przekonałeś. No brawo.